Historia Roya to film, no właśnie, to film, pamiętajmy o tym, porzućmy na chwilę polityczne sentymenty. W swojej recenzji skupię się tylko i wyłącznie na warstwie filmowej, więc jeśli za kilka minut uznacie, że moja recenzja nie nadaje się do niczego, o wiele lepiej napisać, że po prostu się nie znam, a nie, że jestem jakąś lewacką k***ą, bo po pierwsze nie czuję się lewacką k***ą, a po drugie wyznacznikiem mojej oceny nie jest to, o czym jest ten film, a jedynie to, jak ten film został zrobiony. No to od początku. Nie boję się. Historia Roya to film, który wszedł na ekrany polskich kin 4 marca. Jego reżyserem jest Jerzy Zalewski, a w rolach głównych zobaczycie m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Piotra Nowaka, a także Wojciecha Żołądkowicza. Żołnierze Wyklęci doczekali się swojego pierwszego filmu fabularnego i dobrze, bo są tematem, z którego film wycisnąć można naprawdę wyśmienity. Jak jednak potoczyły się losy tego tematu w historii Roya? Czas komuny i zdrajców nie będzie wieczny. Ten dzień wyzwolenia jest coraz bliższy. Ostatnio myślę, że jesteśmy nieśmiertelni. A no niestety nie potoczyły się wcale. Z ekranu wylewa się tylko i wyłącznie chaos i serio, gdybym nie obejrzał wcześniej zwiastunu przez pierwsze kilkadziesiąt minut tego filmu, nie miałbym pojęcia, kto jest w nim kim, gdzie jest główny bohater, gdzie toczy się miejsce jego akcji. Reżyser, twórcy lub scenarzysta, ktokolwiek, kto był odpowiedzialny za wprowadzenie nas do tej historii, nie wywiązał się ze swojego zadania wcale. Film ogląda się bardzo trudno, bo w jednej chwili jesteśmy gdzie indziej, w drugiej chwili jesteśmy gdzie indziej i w całym tym przemieszczaniu się pomiędzy kolejnymi miejscami nie ma żadnego logicznego sensu. Komuniści nie wybaczają zabijania Sowietów, wiecie o tym. To ja ciebie, gnidu, ubiję. Dlatego lepszych ludzi nie znajdziecie. Dotyczy to także niestety głównego bohatera. Jak mogłoby wynikać z samego tytułu, w filmie powinniśmy zobaczyć historię Roya. A niestety, zwłaszcza na początku, nie do końca tak jest. Pierwsze etapy filmu to raczej zlepek losowych scen, które łączą się ze sobą w sposób bardziej pośredni, nie wymagają poświęcenia im żadnej większej uwagi. Roy staje się przewodnim bohaterem dopiero później, ale wtedy mamy już problem z identyfikacją z nim jako głównym bohaterem i w ogóle nie poznajemy go od strony, od której powinniśmy go poznać. Roy. To jest najbardziej poszukiwany bandyta na Mazowszu. Od tak personalnego filmu, który skupia się na osobie głównego bohatera, oczekiwałbym zbudowania mocnego portretu psychologicznego tej postaci. Wyjaśnienia, dlaczego ten młody chłopak zamiast wybrać w miarę normalne życie, na czele z rodziną, pracą i swoją dziewczyną, wybiera partyzancką walkę w lesie z o wiele bardziej uzbrojonymi Sowietami. Tego niestety w historii Roya nie ma i na tym ten film poważnie traci. Chcę, żebyście wiedzieli, żebyście pamiętali, że Polska to my, a nie ci, którzy przyszli tu z sowieckiego nadania. Duża w tym zasługa bardzo złego i jest to bardzo delikatnie powiedziane scenariusza, który z niemal każdej wypowiedzi kolejnych bohaterów robi inwokację autorstwa Adama Mickiewicza. Naprawdę dawno nie widziałem w jednym filmie tak ogromnego stężenia na siłę patetycznych, na siłę doniosłych dialogów, które zamiast potęgować uczucie wzniosłości, potęgują uczucie zażenowania, bo gdy z ust Roya padają słowa, które bardziej pasują do ucznia, który zdaje właśnie rozszerzoną maturę z polskiego, a nie strzela do komunistów. Bolszewicki antychryst wyzwolił w nas strach. No to coś tu jest naprawdę nie tak. Do wszystkich tych wad można niestety dorzucić jeszcze szereg innych. Aktorzy, którzy sprawiają często wrażenie osób, które znalazły się w złym miejscu o złym czasie i trudno im się dziwić, bo instrumentów do dobrej gry nie dostali prawie wcale. No i nie wybiegłem, no. Po drugie, sprawy techniczne. Ja wiem, że ten film miał olbrzymie problemy z powstaniem. Powstawał przez prawie 6 lat. Nie mnie rozstrzygać, czy maczała w tym palce jakaś ukryta opcja polityczna, lecz trudno wziąć pod uwagę, że to właśnie ukryta opcja polityczna spowodowała, że dźwięk w tym filmie jest tak źle zsynchronizowany z obrazem lub podkładanie głosu, wręcz dubbing w pewnych momentach jest widoczny gołym okiem. Wyrokiem NZW dostajesz na gołą dupę 50 batów. To wszystko sprawia niestety, że historii Roya polecić nie można i
nie można jej polecić nawet szkołom, które rzucą się pewnie na ten film garściami. Obawiam się niestety, że dzieciaki zamiast zainteresować się dzięki temu filmowi historią żołnierzy wyklętych, po prostu na nim zasną i zasną na nim dość szybko, znudzą się tym tematem, nie będą miały najmniejszej ochoty, aby poznać bardzo ważny moment w historii całego naszego kraju. Dla tych, którzy służą wrogowi, kara może być tylko jedna. Z plusów, bo nie chcę też brzmieć jak człowiek, który znalazł w tym filmie sam zlepek wad, na pewno trzeba wyróżnić muzykę Michała Lorenza, która stoi na naprawdę wysokim poziomie i napędza w jakimś stopniu tą akcję, pozwala się obudzić w kilku miejscach. Dobre słowo można też powiedzieć o scenach batalistycznych, które nie stoją może na nie wiadomo jakim poziomie, ale na pewno nie wyróżniają się swoją beznadziejnością, więc jak na film, który rzeczywiście miał poważne problemy ze swoim powstaniem, to akurat jego twórcom wyszło naprawdę solidnie. Ode mnie jest to jednak tylko i wyłącznie czwórka. Czwórka na 10, czwórka nieco na zachętę, bo na pewno nie będzie to ostatni film o żołnierzach wyklętych. Mam nadzieję, że kolejne wykorzystają potencjał tego tematu i sprawią, że nasz kraj dostanie wreszcie dobre kino patriotyczne, bo nie oszukujmy się, robi się je na całym świecie, Amerykanie robią je świetnie i sprzedają je za grube miliony dolarów. Chciałbym, żebyśmy my też tak robili. Niech żyje Polska! Jedna prośba, róbmy dobre kino patriotyczne. O historii Roya tych słów niestety nie można powiedzieć.